Chwała Bogu. Chwała Bogu. Otworzymy dwa fragmenty z Bożego Słowa. Księga Sędziów, 6 rozdział. Jedenasty werset. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Oraz Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i od 11 wersetu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 11 wersetu. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przydoszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Ja myślę, że my ten fragment doskonale znamy. Nie jeden by mógł recytować go na pamięć. Wiecie, i nie tyle chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad naszym początkiem, jak już było dzisiaj wspominane, nad tym, jak jest dzisiaj i nad tym, jaki będzie koniec. Bo często ten fragment ma taki wydźwięk pokazujący, no, na jaką rolę padło to ziarno, to od tego wiele zależy i jakby obrazuje to nas samych. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy zastanowili się w różnych momentach naszego życia, kiedy Pan Bóg mówi słowo skierowane do nas, to jakie jest w danym momencie nasze nastawienie i co się dzieje z tym słowem. Jest napisane, że ziarnem jest Słowo Boże i bywają momenty, że Pan Bóg, nawet jest napisane, wieloma sposobami wielokrotnie przemawiał do ojców, dzisiaj do nas przemawia i w różny sposób i w różnym czasie. My wiemy, że Pan Bóg przemawia przez Pismo Święte, my wiemy, że przemawia przez działalność Ducha Świętego, poprzez sny, nawet przez myśli, przez sytuacje. Różnymi sposobami Pan Bóg do nas przemawia. I od tego, wiecie, bywają momenty, że człowiek może nie stracić zbawienia, jeżeli nie usłucha w danym czasie, ale jakąś szkodę poniesie. I może to być szkoda chwilowa, może być jakaś większa, zależnie od tego, co się, w jakim czasie my się znajdujemy i co my robimy z tym słowem. Jest napisane, że pierwsi to są ci, którzy nie rozumieją słowa, do nich przychodzi diabeł, wybiera, to nawet nie zdążyło się ukorzenić, człowiek nawet dobrze nie zdążył pomyśleć i to odchodzi, można powiedzieć, taki falstart. Nawet słowo nie zaczęło działać, człowiek nie zaczął myśleć i ono odeszło. I chciałbym pokazać parę osób w Piśmie Świętym, które mieli całkowicie inne podejście i co oni robili, żeby to słowo mogło wykonać pracę w nich. Jest napisane, że jednego razu jeden z patriarchów Izraela, Józef, miał sen, potem miał kolejny.
On poszedł i opowiadał swoje sny. Jest napisane, że gdy on opowiadał te sny, to nawet jego własny ojciec Jakub zganił go i mówi: cóżże to, czyżbym i ja i matka twoja mieli przyjść i pokłonić się tobie? Cóż to za sny miewasz? Ale jest napisane, że Jakub zachował te sny w sercu swoim. On zachował je w pamięci swojej. Jest przykład, że jednego razu Pan Jezus mówił, inni mówili również do Marii, jest napisane, że Maria zachowywała te słowa w sercu swoim i mało ona rozważała nawet nad tym słowem. Inny człowiek, jest napisane, Daniel, kiedy miał objawienia, kiedy Pan Bóg później już jemu powiedział, że widzenia, one nawet oznaczają czasów ostatecznych, jest napisane, że Daniel rozważał nad widzeniami i zachowywał je w pamięci. A więc same pierwsze, żeby słowo, które Pan Bóg kieruje do nas, one mogły wykonać pracę nad naszymi sercami, to my musimy to słowo zachować i musimy je rozważać. Jest napisane, że gdy dla Elżbiety było takie ciekawe pozdrowienie, to jest napisane, że ona rozważała w sercu swoim, cóż może oznaczać to pozdrowienie. I to jest jedyna i prawidłowa postawa serca człowieka, kiedy człowiek zachowuje słowo i rozważa i rozmyśla o nim. Napisane, że jakże młodzieniec może ustrzec życie swoje, jeśli będzie zachowywał słowo Twoje. Jest napisane, że słowo one może człowieka zachować od upadku i chwała Bogu za to. Psalm 119, on wychwala słowo. Psalmista wielokrotnie mówi o tym, że on miłuje Słowo Boże i człowiek, żeby mógł wydawać plon, on musi mieć taką postawę, że on musi to rozważać. Bywają momenty, kiedy my coś usłyszymy i po prostu zachowamy, zakopiemy albo odrzucimy, nawet nie rozważając. Szczególnie ludzie szybko odrzucają, kiedy jest do nich skierowane coś nieprzyjemne, że oni robią coś źle, coś nieprawidłowo. To prawda, my takie coś lubimy odrzucić, na kiedy nas chwalą, to jakoś tak się wydaje, że to sama prawda. I taka jest natura człowieka. Jest napisane, że kiedyś Pan Jezus przemówił do Piotra i mówi: ty zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. I kiedy Piotr usłyszał te słowa, mówi: Panie, przynigdy. I jest napisane, że kiedy Piotr trzykrotnie się zaparł i kiedy usłyszał, jak kur pieje, to jest napisane i wspomniał Piotr na słowa Pana, które do niego wyszedł. A inny przykład, on nawet mówi tak, i wtedy przypomniał sobie Piotr o tym, co Pan mówił do niego. Czyli kiedy człowiek nie zachowuje w sercu, nie rozmyśla, pozwoli zapomnieć sobie, wtedy to słowo diabeł stara się wykraść. Pamiętam jednego razu, byłem na jednej modlitwie i Pan Bóg pokazał takie ciekawe widzenie przez jednego brata i mówi: widzę taką osobę, ona jest taka skuta takimi kajdanami tak bardzo mocno. I widzę, że po jakimś czasie zostanie mną te kajdany tak otwarte, ale tam jest jeszcze łańcuch i ta osoba nie będzie miała całkowitej wolności, tylko tak będzie mogła, mówi, trochę lepiej niż było wcześniej, ale to nie jest całkowita wolność. I trzeba się postarać, żeby ta osoba otrzymała pełną swobodę i żeby ten łańcuch również został rozwiązany. I ja tak myślę sobie, co to może znaczyć. I ten brat mówi: nie wiesz, co to znaczy? Ja mówię, że nie. Mówi, bo to dopiero będzie taka osoba w
takiej sytuacji i dopiero kiedy ona znajdzie się w tej sytuacji, ty na nią popatrzysz, zrozumiesz, to o tą osobę chodzi. I wiecie, nieraz zastanawiałem się nad tym, że Pan Bóg, On nawet mówi, że to nie teraz, ale będzie taka sytuacja i Bóg po coś to mówi. To jest powiedziane w jakimś konkretnym kierunku, żeby człowiek coś z tym zrobił. I bracia i siostry, jeśli my nie będziemy zważali, jeżeli nie będziemy pozwalali, żeby to słowo, ono się zagłębiało, jeżeli my o nim nie będziemy rozmyślali, to ono po prostu odejdzie. I na początku czytaliśmy o Gedeonie, że Gedeon może w tym obrazie nie było ptaka, który by przylatywał, ale przychodzili Midianczycy i zabierali posiewy. Jest napisane, że Gedeon, on wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, żeby zabezpieczyć tą pszenicę. I wiecie, inaczej mówiąc, jeżeli Pan Bóg, On do nas mówi, to diabeł bardzo mocno pracuje, żeby wykraść to słowo, aby ono nie wykonywało Bożej pracy. I trzeci przykład, który również może sprawić, że to słowo nie będzie wykonywało pracy, to jest napisane w liście Piotra, że wszelkie proroctwo Pisma, one nie podlega dowolnemu wykładowi, bo je wypowiadali ludzie Boży napełnieni Duchem Świętym i ten Duch Święty, on daje prawidłowe zrozumienie Pisma lub objawień. I bywają momenty, że ludzie w cielesny sposób próbują, biorą się za wykładanie i dochodzi do wielu złych i nieprawidłowych obrazów i zrozumień. Nawet pamiętam jednego razu z jednym bratem rozmawiałem i on mi tłumaczył, że słuchaj, jest oblubienica i są goście weselni i ci jedni to będzie taki lepszy sort, a drudzy to będzie gorszy sort, bo tak Boże Słowo mówi. Wiecie, ja z tym bratem dłużej rozmawiam, ja jemu zadaję pytanie. Ja mówię, słuchaj, w Biblii jest napisane, że oblubieńcem to Chrystus, tak? Tak. A oblubienica to Kościół, tak? Tak. A w innym miejscu napisane, że Chrystus to głowa, a Kościół to ciało. Tak? Tak. No to jeżeli Chrystus to głowa, a Kościół to ciało, to kto to oblubienica? Jeżeli jest napisane, że Chrystus to jest fundament, a my, Kościół to budowla, a w innym miejscu napisane, że goście weselni to pewnie na jakiejś sali byli, to po kim oni deptali? Chyba po fundamencie. To co to za oblubieniec tam siedział? A co to za fundament? I ja go zaprowadzam w takiej sytuacji, gdzie on nie wie, co odpowiadać. I ja mówię, drogi, ty wziąłeś wszystkie obrazy i je pomieszałeś. Pan Bóg tak nie nakazał. Pan Bóg, On pokazał, że w Kościele Chrystus jest najważniejszy. W ciele najważniejsza jest głowa. W małżeństwie ważniejszy jest mąż. W budowli najważniejszy jest fundament. I wszędzie Pan Bóg pokazuje, że Chrystus jest centrum i On jest tym najważniejszym. A ty wziąłeś wszystkie obrazy, wziąłeś do jednego worka, wrzuciłeś i ty z twojego zrozumienia to wyszło mocne zabłądzenie. I bracia i siostry, i jak są objawienia, lub jak są sny, lub jak jest coś powiedziane w Bożym Słowie, to trzeba prawidłowo zrozumieć. Do duchowych rzeczy należy dawać duchową miarę. A jeśli my będziemy chcieli robić inaczej, to nawet dobre Boże Słowo może nie wykonywać pracy. I Pan Bóg, On nas przed tym ostrzega, żeby Boże Słowo, ono wykonywało pracę w naszych sercach. My musimy podejść do Niego z powagą. I chciałbym jeszcze przejść do takiego momentu, o którym jest napisane,
że te ziarno padło między ciernie. I Boże Słowo mówi, że te ciernie, one oznacza troski, ułudę bogactwa, rozkosze życia. I te rzeczy mogą sprawić, że te ziarno zostanie przyduszone. I wiecie, zastanowiłem się, bywały momenty, kiedy miałem dużo czasu, kiedy dobrze ten czas wykorzystywałem i w różny sposób Pan Bóg do mnie przemawiał. I ja widziałem, jak to słowo wykonuje pracę i w moim sercu, i nad drugimi ludźmi. I kiedy rozmawiałem z drugimi, widać było, że to wykonuje pracę. Ale bywały inne momenty. Jednego razu tak otwieram, taki nazwijmy swój notesik. I bywały momenty, że bardzo dużo było pracy, zabiegania, telefonów, spraw, temu coś załatwić, tamtemu coś załatwić, inne jakieś sprawy, wiecie, różne problemy, coś trzeba było cały czas w biegu. I nieraz jadę samochodem i przychodzi mi myśl. I myślę, fajna, wartościowa, drogocenna myśl. I myślę, sam Pan Bóg do mnie przemówił, dając mi zrozumienie tego wersetu, zapiszę sobie. I wiecie, zapisuję jeden fragment, zapisuję drugi fragment, zapisuję trzeci fragment, za jakiś czas kolejny. I wiecie, jednego razu tak usiadłem sobie i zacząłem ten notesik sobie sprawdzać i zobaczyłem, jak wiele myśli, które ja zapisałem, ja nigdy nie miałem czasu, żeby przysiąść i rozsądzić, porozmyślać o tym, co Pan Bóg do mnie mówił. Pamiętam jednego razu, byłem na Ukrainie i tam było pewne objawienie, ja nieraz już o tym mówiłem. I tam było pewne objawienie, że kruk lata dookoła domu i on chce zrobić szkodę. I żeby uczynić przez 3 dni po 3 modlitwy i zobaczysz ochronę Bożą. Tak Pan Bóg powiedział. Wiecie, wróciłem z Ukrainy, powiedziałem to do żony i jechałem dalej na Niemcy, tam po nabożeństwach. I pamiętam, mówię, Ania, jak wrócę z Niemiec, pomodlimy się tak, jak było powiedziane. Ania mówi, na pewno diabeł będzie czekał, aż ty wrócisz z Niemiec. I sobie myślę, prawda. I wiecie, proste słowo, które moja żona skierowała w moim kierunku, one sprawiło, że ja zacząłem myśleć, że jeśli Pan Bóg powiedział to słowo w tym czasie do mnie, znaczy ja powinienem zatrzymać się i zastanowić się i znaleźć czas nad tym, żeby wypełnić to słowo. Aby ono nie było daremnym słowem w moim życiu. Aby te ciernie, one nie zadusiły tego słowa. To słowo ma wydać plon, ono ma być na błogosławieństwo dla mnie i dla mojego domu. I wiecie, gdyby nie słowo, słowa mojej żony, to ja chcę powiedzieć, że ten kruk on by zrobił, znalazłby coś, żeby zrobić złego, ale po tych słowach pojechałem do Niemiec, znalazłem czas przez 3 dni, od razu po tych słowach wypełniłem to i chcę wam powiedzieć, na 3 dzień dokładnie moja żona dzwoni i mało brakowało, żeby wpadła w wypadek. Zobaczyłem jawnie, tak jak było w tym widzeniu powiedziane, i zobaczysz moją ochronę. Chwała Panu Bogu. Bracie i siostry, zobaczyłem, ale gdyby nie słowa mojej żony, to ja bym nie zrobił korzyści z tego, kiedy Pan Bóg do mnie przemawiał. Przyjaciele, jeżeli Pan Bóg oddaje swoje pobudzenie, aby usiąść, porozważać, aby z kimś porozmawiać, aby z kimś się spotkać, aby porozsądzać Słowo Boże, jeżeli Pan Bóg przemawia do naszych serc i my z tego korzyści nie zrobimy, to ja wam chcę powiedzieć, może my będziemy zbawieni, ale może te dane słowo, ono padnie między ciernie. Może te słowo, ono padnie, kiedy my idziemy wśród trosk, łudy bogactwa, może innych jakichś spraw i to słowo nie wyda plonu. A co by było,
gdyby plon ono wydało. Pamiętam jeden człowiek, kiedy zginął drugi, któremu on mógł zwiastować Ewangelię i Pan Bóg położył jemu na serce, aby on jednemu człowiekowi głosił Ewangelię. I diabeł go podszedł z drugiej strony, on tego nie wypełnił i nieraz ten człowiek później zadawał sobie pytanie, a co by było, gdybym ja jemu zwiastował? Co by było, gdybym ja jemu opowiedział? Może życie tego człowieka, ono by się odmieniło. Bracia i siostry, jeżeli Pan Bóg, On kieruje do nas słowo, czy to prorocze, czy przez myśli, czy przez sny, czy jakieś pobudzenie, to dobrze wypełnić od razu to, co Pan Bóg daje. Nie tak dawno miałem możliwość słuchać jednego świadectwa, choć ja już je wcześniej słyszałem, ale one tak na nowo ożyło w moim sercu. Jeden z braci opowiadał, jak miał wypadek samochodowy i mówi, chwilę po wypadku dzwoni do niego jeden brat, mówi, ja odbieram telefon, a on mówi, słuchaj, co się stało i gdzie ty jesteś? A on mówi, a dlaczego pytasz? Mówi, bo jak dobrze pamiętam, 5 minut temu Duch Święty mi powiedział, że będziesz miał wypadek i zginiesz i żebym ja modlił się za tobą. I mówi, skłoniłem swoje kolana, zacząłem się modlić, Duch mnie napełnił i słyszałem, jak na innych językach Duch mocno stawiał się za tobą. I jak teraz pytam, gdzie ty jesteś i co się stało? A ten brat odpowiada jemu i mówi, właśnie wyszedłem z wypadku samochodowego i mówi, dopiero co wysiadłem. I ten brat opowiadał, mówi, do tego dnia ja nie wierzyłem w działalność Ducha Świętego, ale tam było więcej rzeczy, które on przeżył i on mówi, i ja mocno uwierzyłem, że Pan Bóg, on działa i dzisiaj i że dary Ducha Świętego, one dalej działają w Kościele. Bracia i siostry, pomyślmy. A gdyby ten brat pomyślał, teraz nie mam czasu, może jakąś krowę trzeba wydoić, może trzeba kogoś odwiedzić, może jakąś inną sprawę zrobić. I gdyby powiedział, odłożę tę modlitwę na 15 minut później, komu ta modlitwa byłaby potrzebna? Ona byłaby już niepotrzebna. Bo Pan Bóg, kiedy On przemawia, to On przemawia na dany czas, na dany moment i my powinniśmy zachowywać te słowa. I jedyna prawidłowa droga w naszym życiu, to kiedy my coś słyszymy, to musimy to zacząć rozsądzać. Pamiętam jednego razu byłem z jednym bratem na jednym nabożeństwie i po nabożeństwie on mi powiedział, mówi, słuchaj, widziałem widzenie i ja bym nie powiedział, tylko że ja jego sam nie zrozumiałem. Ja mówię, to powiedz mi, ja ten zbór znam lepiej, ja jestem z okolic. I on mi opowiedział sen i mówi, słuchaj, zobaczyłem ludzi, którzy tutaj uczęszczają na nabożeństwa i zobaczyłem, jak każdy z nich jest, tak mówi, przywiązany do własnej budy. Mówi, jak psy mają budy, to ci ludzie, i widzę jeden zbór, a każdy ma swoją budę. I myślę, nie wiem, nie rozumiem, co to znaczy, ale wiecie, minęło ileś czasu i ten zbór, on się rozpadł i widać, każdy poszedł do swojego. Ten za swoim, ten za swoim, ten za swoim. I widać, że ludzie nie wypełnili tego słowa, które Pan Jezus mówi, i daj, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jeśli w jednej rodzinie, w jednym zborze każdy ma jakiś swój plan, swój cel, swoje dążenia, a ludzie nie mają dążenia, aby wypełnić wolę Bożą, to musi się rozpaść. I dopiero można powiedzieć, gdy to się wypełniło, to ja osobiście zrozumiałem, co to znaczyło. Ale przyjaciele, jak dobrze jest, kiedy my dajemy miejsce dla Boga. Jest napisane, że inny może być przypadek, kiedy Pan Bóg coś mówi,
ale człowiek nie ma korzenia, nie pozwala, żeby to słowo wypuściło korzenie w jego życiu. I kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, to wnet się człowiek gorszy. Jest taki fragment napisany, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy idą naprzód i wierzą i dochowują wiary. Bracia i siostry, jeżeli przyjdzie chwilowy problem, trudności w naszym życiu i my mocno nie będziemy wierzyli w to słowo, to ja chcę powiedzieć, że my będziemy się cofali, będziemy szukali jakichś swoich rozwiązań. Pamiętam, jakiś czas temu miałem rozmowę z jednym bratem i on mi mówi: i słuchaj, i powiedz, i co dalej będzie? A ja mówię: chwała Bogu, jak było do teraz, tak będzie i dalej. Jest napisane, że nikt nie wyrwie mnie z ręki Bożej. Chwała Bogu, jeżeli ja byłem w tej ręce, to i ja dalej w niej będę. Jeżeli Pan Bóg mówi, że wszystko, On we wszystkim współdziała ku dobremu, to jak wcześniej współdziałał, to i w trudnym momencie On będzie współdziałał. Tylko ważne, żeby nie zachwiać się, żeby się nie cofnąć, bo Boże Słowo, ono jest mocne. Chwała Panu Bogu. Ale bywają momenty, kiedy przychodzą trudności, jakieś wypróbowania, że my po prostu przestajemy w danym momencie wierzyć i w to Słowo, i w Pismo Święte, i zaczynamy gdzieś swoich szukać rozwiązań. I my wiemy, jak Abraham szukał swojego rozwiązania, to do dzisiaj Izrael tam z Arabami się tłuką, dlatego że Ismaela nie powinno było być, ale chwilowa gdzieś niewiara przyszła. Ale jest napisane, że to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. I bracia i siostry, my dzisiaj jesteśmy na zgromadzeniu i dzisiaj jest siane słowo. Wiecie, nie zawsze jest tak samo, nie zawsze idą ciarki, nie zawsze jest taka ogromna moc. Ale na każde zgromadzenie Pan Bóg poddaje swoje słowo. I pytanie, czy my to słowo słuchamy? Czy my zachowujemy je? Czy może jakbyśmy wyszli, to tak jak kiedyś dzieciom zadali pytanie: powiedzcie, co było głoszone? No, mówili o Panu Bogu. A o czym jeszcze? A jeszcze o miłości. No, ale konkretnie o czym? No, nie wiadomo. Wiecie, my możemy być na zgromadzeniu i słuchać i zwrócić swoją uwagę, kto w co jest ubrany, kto w jakich butach, kto co nie tak zrobi, kto się z kim przywita, kto się z kim nie przywita, kto jaką gafę zrobi. Wiecie, nawet można być na nabożeństwie i tylko wyczekiwać, kiedy się ktoś przejęzyczy, kiedy się ktoś pomyli, kiedy zrobi coś niewłaściwego. A można być na zgromadzeniu i wyczekiwać: Boże, a co Ty chcesz powiedzieć do mnie na tym zgromadzeniu? I od tego, jakie jest nasze nastawienie i z czym my przyszliśmy, bardzo dużo zależy. Pamiętam, jeden z braci był na jednym nabożeństwie. Mówi: ja czuję, jak na mnie łaska Boża schodzi. Czuję, jak Duch Boży mnie napełnia. Zaczynam głosić słowo. I mówi: widzę na sali taka sztywna, ciężka, grobowa atmosfera. I myślę: Boże, czy to ze mną coś nie tak? Czy z narodem Bożym coś nie tak? I mówi: w tym momencie, kiedy głoszę i tak rozmyślam, widzę widzenie, jak takie drogocenne rzeczy wychodzą z moich ust, a naród Boży w ogóle na to nie zwraca uwagi. Ale pamiętam inne świadectwo, jak jeden z braci jechał z Ameryki na Ukrainę. To był młody brat, on skończył szkołę teologiczną. I jeden taki starszy brat dał jemu poradę i mówi: słuchaj, jak ty pojedziesz na nabożeństwo, tam, mówi, i na misję, na ewangelizację, i będziesz w zborach na Ukrainie, to zapomnij teologię, którą tu w Ameryce ci mówili.
ale mów chwała Bogu, mów aleluja, amen. Ten młody brat nie rozumiał dlaczego, ale kiedy trafił na nabożeństwo i kiedy zaczął głosić, i wiecie, taki nieśmiały, młody, i w pewnym momencie mówi chwała Bogu, a nagle cały zbór odpowiada chwała Bogu. I on tak, gdzieś odwaga jemu przyszła, zwiastuje dalej, mówi o tym, co Pan Bóg czyni i mówi aleluja, a cały zbór odpowiada aleluja. I on gdzieś zobaczył, że naród Boży, on przyjmuje to słowo, on oczekuje, on daje odpowiedź i mówi, i tak lekko się tam usługiwało. A jeden z takich braci, takich mocnych, używanych braci, kiedy pojechał na odwrót z Ukrainy, Stany Zjednoczone, to mówi, u nas na Ukrainie wiszące ikony, a widzę, że u was siedzące ikony. Ludziom w ogóle mało co ich interesuje, dobrobyt, bogactwo. Jeden z braci, on opowiadał, kiedy był za czasów Związku Radzieckiego i mówi, kiedy nieraz za moim oknem stała Wołga i zastanawiałem się, czy przyjdą do mnie do domu i znajdą Biblię w moim domu, jeżeli by znaleźli, to mogą mnie na Syberię zesłać. Mówi, ja wtedy tak się modliłem i w tym dobrobycie ja to zgubiłem. Bracia i siostry, kiedy jest u nas potrzeba, to my stoimy w takim stanie, jak należy. Modlimy się, czuwamy, czekamy, Boże, co Ty do mnie powiesz. Jedna siostra jednego razu była na nabożeństwie, albo nawet przez internet słuchała, już dokładnie nie pamiętam, ale ona osobiście mi to opowiadała i mówi, i u niej problem, że jej córka uciekła z domu i był taki poważny problem. I ona mówi, ja modlę się, Boże, powiedz, czy moja córka wróci, co będzie dalej. I mówi, jednego razu przychodzę, słucham i u nas w zborze to było. I jeden brat zaczyna głosić na temat dziecka, które wróciło. I mówi, kiedy zaczął głosić, mówi, taka wiara się we mnie pojawiła. Boże, to do mnie, u mnie dziecko odeszło. On o tym mówi. Toż to nie przypadek. Ja się modliłam. Boże, przemawiaj do mnie dzisiaj przez słowo. I Ty przemawiasz. Powiedz, co ja mam robić. Mówi, od razu ten brat mówi, co tamten człowiek robił. Co trzeba robić. I ona mówi, ja zacząłem się modlić, ja zrozumiałam, to słowo jest skierowane do mnie. Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, jeżeli to słowo ono jest skierowane do nas, to ono będzie wykonywało pracę. I wiecie, mnie samego to mocno dotknęło, ponieważ człowiek nieraz tak ocenia swoje życie, czy będę zbawiony, czy nie, co kiedyś. Ale tak, kiedy przeglądałem ten mój notatnik i mówię, Boże, ile rzeczy, ile razy Ty przemawiałeś do mnie i w tym czasie ja nie znalazłem czasu na modlitwę, na zagłębianie się, te ziarno, żeby podlać, żeby zrodzić łzami, żeby one mogły wydać plon, żeby mogło posłużyć błogosławieństwu dla narodu Bożego. Bracia, my przychodzimy na zgromadzenie, każdy z braci, tutaj brat Witold powiedział, przyszedł z takim oczekiwaniem, że on posłucha, ale chcę wam powiedzieć, zapomniał brat Witold naszą ostatnią rozmowę. Podchodzę, mówię, bracie Witoldzie, usłużysz dzisiaj. Ja dzisiaj przyszedłem posłuchać, następnym razem. To mówię, no jak następnym razem, już nie będę podchodził, nie będę pytał, powiedział, że następnym razem, znaczy gotowy. Ale wiecie, bywają momenty i my wszyscy tacy ludzie nieraz zapomnimy. Prawda? Ale jak dobrze, kiedy my zawsze jesteśmy gotowi. Jak dobrze, kiedy my staramy się być błogosławieństwem dla drugich ludzi. Wiecie, nieraz zastanawiam się, czy ja jestem w tym miejscu, w którym ja powinienem być. Bracia i siostry, zawsze powinniśmy być gotowi. Zawsze powinniśmy służyć błogosławieństwem dla drugiego. Jeden z braci opowiadał kiedyś, że mówi, ja zawsze byłem gotowy, ja zawsze głosiłem, ja się trudziłem, a temu się nie chciało, a ten miał inne zajęcia i w końcu powiedziałem, dosyć tego,
ile ja będę mógł, ciągle ja. I mówi, powiedziałem, ja już nie będę. I mówi, kiedy tak zrobiłem, to później długi, długi czas Pan Bóg nie dawał mi słowa swojego i ja musiałem za to pokutować. Jest napisane, i ten, który daje ziarno siewcy, to jest Pan Bóg i On daje ziarno dla swojego narodu, abyśmy je przekazali. I ważne, żeby nie tylko, że tak powiem, w sobotę wieczorem przed niedzielą się przygotowywać, ale aby każdy dzień, aby serce nasze było gotowe, aby każdy jeden moment u nas w życiu to był moment, gdzie my mówimy, Panie, Ty przemawiaj do nas, a kiedy Ty przemawiasz, ja będę wydawał plon, ja będę pamiętał na Twoje słowo, ja będę starał się w każdym czasie, w dogodnym czy niedogodnym, ale żeby to słowo wydawało plon w życiu moim. Ja chciałbym, żebyśmy skłonili nasze kolana i abyśmy poprosili, aby Pan Bóg dał nam takie dobre serce, żebyśmy w każdej chwili naszego życia wyczekiwali, wysłuchiwali, wsłuchiwali się i żeby Pan Bóg mógł do nas przemawiać. Amen.